Halo, witam Państwa, jest to oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku Stajana na moim kanale. Odcinku, na który długo czekałem. W końcu mam Skogana. I dzisiaj, w związku z tym, że tego Skogana mam, będziemy ulepszali sobie sprzęt. I no, jak na złość oglądałem film Galajusa, jak on też ulepszał. I zobaczyłem, jak mu wyszło to ulepszanie. I trochę się boję. O tyle łatwo mam, że mam w ogóle nieulepszone te itemki. I będę chciał tak gdzieś tak do plus 5 je ulepszyć. Więc nie powinno być aż tak źle. Ale i tak się boję. Powiem wam szczerze, że trochę zestresowany jestem. Bo to są duże stawki pieniądzów i nie chcę tego stracić. Więc mogę się trochę jąkać czy coś. Chociaż to by było dziwne. Tak czy siak, witajcie w sobotnim odcinku Sterna. Przypominam, że w środy są konkursy, więc tutaj nie piszcie swoich ników. Widzimy się w środę na konkursie. A tymczasem sobotni, krótki odcinek Sterna z ulepszania przedmiotów. Coś czuję, tutaj będzie dużo wyświetleń. Jeżeli wam się podoba taka, taki kontencik, to łapka w górę czy coś. I przestaję żebrać i lecimy do ulepszania. Co chcę ulepszać w tym odcinku? Na pewno Skogan. Na plus 5, może plus 6 się uda. Zobaczymy. Na pewno Jurugu będę chciał ulepszyć, bo mam na zero, bo specjalnie ulepszałem po to, żeby to odcinek nagrać, więc też tak myślę plus 5 Jurugu sobie pójdziemy. Następnie będę chciał ulepszyć Vivreny na też parę razy. Powrót i Vravula, myślę na tym, mam na plus 3, może się plus 4 uda. No i może coś jeszcze, nie wiem szczerze mówiąc. Może Batagura byśmy sobie ulepszyli troszeczkę w niszczenie, żeby bombardował wrogów. Zaczniemy sobie, myślę, od czegoś chilloutowego, na przykład od ulepszenia Skoganu. Swoją drogą Skogan złapałem drogo, 13 kaka zapłaciłem za Skogan. Trochę może przepłaciłem, ale nikt tego nie miał po evencie, nikt nie chciał mi tego sprzedać. Więc 50%, 13 kaka. No 50, więc prawdopodobnie się nam nie spali, według tego co tutaj jest napisane. No ale zobaczymy, weźmiemy go sobie jako pierwszego. Oczywiście będę ulepszał siłę, ewentualnie zręczność, po to, żeby mój barbarzyńca dużo bił. Powiem wam szczerze, widzę kolosalną różnicę z tym Skoganem. Bije o wiele więcej, więc bardzo fajnie. Dzisiaj jakieś modliszki może sobie będę bił, więc będzie fajnie. Zaczynamy ulepszanie. Pierwsze moje takie wielkie ulepszanie w życiu. Póki co moje ulepszanie ograniczało się do no, plus 2, max plus 3. Teraz lecimy troszeczkę wyżej. Dajemy sobie Skoganik. Mamy oczywiście eski, mamy flaszę, tylko muszę to wszystko poszukać. Mamy flaszę siły, lecimy w siłę. No i inhibitory. Mam póki co 5, jeszcze później dokupimy najwyżej. Dobra. 95%, 65 złota, nic trudnego, lecimy pierwszy level. Dobra, jest, poszło. Okej, po pierwszym ulepszeniu zrobiłem sobie cięcie, żeby się upewnić, że wszystko się nagrywa. To jest najważniejszy chyba odcinek, jaki nagrywam, bo jak stracę ten materiał, to będę miał chyba depresję. Nie powiedziałem wam, mam jeszcze świętego Mikołaja, tutaj figurkę. Jeszcze mi Mikołaj prezentów nie dał, więc niech on będzie naszą opatrznością. Niech to będzie nasz słonik w tym momencie. Lecimy na plus 2, chyba nie będę jeszcze esek kładł. Dobra, weszło, prawie kurde mega było, ładnie poszło. Mamy na plus 2 Skoganik, zaczynamy wkładać eski, tak myślę. Lecimy na plus 3, dobrze. Lecimy na plus 4. Wytrzymało. Dobra, ale już było groźnie. Czy chcę ulepszać dalej? No ulepszymy jeszcze raz. Dlatego właśnie nienawidzę ulepszać przedmiotów, wam powiem. Dobra, słuchajcie, musimy kupić znowuż inhibitory. Spaliło, niestety spaliło. Trochę w ogóle mam mało platy, będę musiał chyba dokupić jeszcze zaraz. No ale no tak się dzieje, tak? No czasem pali, mam nadzieję, że nie będę teraz kontwy Galajusa miał na sobie. Wkładamy ten Skogan jeszcze raz. Co się stało? What the fuck? Wkładamy go jeszcze raz, dajemy sobie inhibitory. Dajemy sobie flaszę siły. I ulepszamy go jeszcze raz. Jedziemy. Ładnie poszło. Pierwszy poziom całkiem nieźle. Drugi poziom całkiem nieźle. Okej. Okay. Dobrze idzie. Dajemy sobie esencję, bo ja wolę nie ryzykować, to jest mały koszt, a zwiększa szanse na powodzenie. Na plus 3. Weszło. Dobra. Zostawmy to. Zostawmy to póki co. Chcę mieć pewność, że chociaż trochę tego ulepszania sobie poulepszam, więc dajemy sobie teraz Jurugu. Zostajemy tego Skogana. Niech sobie będzie na plus 3. Najwyżej później sobie jeszcze go ulepszymy, bo nie wiem jak z platem to wyjdzie w ogóle z kosztami. Bierzemy sobie teraz Jurugu na plus 0, więc trzeba sobie troszeczkę poulepszać. Dajemy sobie oczywiście, no może teraz zręczność, co wy na to? Żeby tak więcej trafiać, bo w sumie z tą zręcznością mam ostatnio problemy straszne. W ogóle nie trafiam. Weźmiemy sobie tak, no i lecimy ulepszanie Jurugu. Na plus 1 weszło ładnie. Na plus 2 nie weszło. Na plus 2 weszło ładnie. Ok, pięknie, dajemy esencję. Lecimy dalej. Dobra, na plus 3 weszło. Lecimy na plus 4, zostawcie kciuka w górę. To się uda, zobaczycie, zostawcie. Teraz poczekam i lecimy na plus 4. No i nie zostawiłeś kciuka w górę, no. No i nie zostawiłeś kciuka w górę i nie weszło i mi się wyzerowało. Dobra kochani, przyznam wam, że nie spodziewałem się, że to aż tyle platyny żre, więc
Sobie wziąłem jeszcze planetę z innych kont, póki co chcę ją kupić, jeszcze 50 platek chcę sobie kupić. Natomiast lecimy ulepszanie dalej, no niestety idzie nam koszmarnie. Lecimy z ulepszaniem Jurgu jeszcze raz, kupmy sobie inhibitory. No mam nadzieję, no to chociaż to plus 3, żeby weszło teraz. Kupujemy za całość platynkę. To jest to, tak? To jest to, dokładnie. Czemu nie dostaję żadnego powiadomienia dźwiękowego? Halo? Dobra, ale dostaję. Dobra, na plus 300 weźmiemy. Machniemy to. Dobra, mam sprawę ze sprzętem ulepszanie. Dawaj mi kowalu chociaż na to plus 3 marne, no. Już niech będzie, nie będzie takiego show na plus 6, tak jak myślałem. No ale chociaż to plus 3, żeby weszło. Weźmiemy sobie w siłę może, bo zręczność mi nie wyszła. Dawaj siłę. 95%. Prawie mega ulepszenie weszło, kurde bele, no. A jakby weszło mega, to by było nieźle. Dobra, lecimy na plus 2. Ładnie, okej, okay. I na plus 3. Błagam, żeby plus 3 było, żeby nie było przypału. Dziab, weszło, dobra, mamy plus 3 Jurugu. Niech będzie, założymy sobie je od razu. Karatan mi ulepszam, bo po co? Chociaż jest na plus 2, to wystarczy. Skoganik, dobra, słuchajcie, mamy ulepszone te dwa itemy. A teraz, z okazji, że jeszcze mam inhibitory 9 poziomu, skądś, chyba z Zetów albo z czegoś, mam ich dosyć sporo, ulepszymy sobie jeszcze itemki 9 poziomu. Czyli powrót Imravula oraz Hatarum. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Mam na plus 3, mam na plus 3. Mi by to starczyło, ale niech się dzieje show, niech karuzela trwa. Mam nadzieję, że jeszcze mi się udało tą platę kupić, żeby było ciekawiej. Co chcę najpierw? Hatarum czy powrót? Myślę, że Hatarum. W ogóle to ulepszałem w HP. Jeżeli pytacie, dlaczego ulepszałem w HP, to dlatego, że byłem bardzo mało żywotny podczas eventu i sobie po prostu to ulepszyłem w ten sposób. Teraz będziemy ulepszali w siłę. Dobra, dawać siłę, dawać mi 9 poziomu inhibitor i dawać mi esencję. 75% szans na trafienie. Weszło. Okej, okay. Będziemy lecieli po kolei. Teraz dajemy sobie powrót. 75% szans na trafienie. Mamy to, dobra. Okej, okay, okej, okay, fajnie. Fajnie, bawimy się dalej. 60% szans na trafienie. Mogę sobie jeszcze w ogóle dać tutaj jakiegoś dwiga, bo tutaj mam Reola. Zwiększa wytrzymałość przedmiotu przy ulepszeniu. Pytanie, czy chcę to zrobić. Pytanie, czy chcę to zrobić. Jaki to jest procent? 39, to jest mało procent. Tak jest 59. Zużyję tego Reola. Może robię głupotę, bo to jest mały itemek tego 9 poziomu. Natomiast no boję się o to. Chyba, że bez Reola weźmiemy raz i potem z Reolem. Weźmiemy na plus 6, ale to jest już z YOLO. Dobra, nie, z Reolem. Czy Reol mi uratował tą pelerynkę? Na to wygląda. Dobra, czy chcę jeszcze raz? 60% szans, to jest dosyć dużo. Jakby zobaczyć salę kinową, to mamy 60 na 100 osób. Oskar, przestań pierdzieć, tylko ulepszaj. Jest! Weszło! Dobrze, pięknie! Mamy to na plus 5 powrocik zrobiony. Ja wiem, że wy sobie myślicie, jakie to są małe ulepszenia, dlaczego ty się cieszysz z takich małych, ale dla mnie to jest takim sporo. Dobra, ładnie siadło. Czy chcę dalej ulepszać? To jest pytanie. No mamy jeszcze trochę inhibitorów. Poulepszam sobie z chęcią. Na jaki poziom jest karat? Karat jest na 8, to nie. Nic na 9 nie mam. Muszę jeszcze sobie kupić teraz itemki. Mam cały czas na sprzedaż nienawiść. Chciałem ją za 27k selnąć, ale mi się kupiec chyba wyłamał. I dalej ją mam. Jak ją sprzedam, to sobie kupię kolejne itemy, będę dalej ulepszał. Natomiast myślę, że Hatarum możemy sobie na plus 5 walnąć. Może się uda. Może się uda, jak się nie uda, to płakać nie będę. Mam jeszcze trochę tych inhibitorów. Esencja. 60% na plus 5 Hatarum. Dobrze, pięknie, ładnie szło. 5, dobra, to wystarczy, więcej nie ulepszamy, nie chcę. Wiem kiedy powiedzieć stop, jak dobry hazardzista. Dobra, teraz tak, mamy jeszcze Wivreny na plus 2. Myślę, że sobie zaraz to walniemy. I czy coś jeszcze chcę? No w ogóle ten tytanowy pas jest ulepszony na plus 2, to jest masakra. Mam jeszcze Batagur. Nie wiem, brakuje mi właśnie platynki na te inhibitory. Natomiast jeszcze chcę ją kupić. Mam nadzieję, że zaraz się uda. Zobaczcie, na czacie, aha, nie widzicie czatu, no tak. Na czacie wszyscy kupują platę, nikt nie chce sprzedawać jej. Więc jest dosyć ciężko, ale myślę, że sobie poradzimy. Dobra, kochani, bierzemy buty, robimy ostatnie ulepszanie, mam sprawę ze sprzętem, cyk. Dawać Wivreny w siłę, niech to będzie potężne buty, niech to będą. Bierzemy sobie pyk, bierzemy sobie inhibitorki i bierzemy sobie esencję, bo boję się, że to mi się spali. 85% szans to jest dużo szans, raczej bez problemu. Dobra. 85% szans to jest dużo szans, raczej bez problemu. Dobra. I na plus 4. Ostatnie ulepszenia w tym odcinku. Platynki już nie mam. No dobra.
Czyli podsumowując, straciliśmy 20 HP. Zyskaliśmy 3 siły. I chyba tutaj 2 siły i tutaj 2 siły, więc... No generalnie worth it, nie? Ale no te buty... A, mogę tego nie lepszać już na koniec. Mogę ich nie ulepszać. Dobra, słuchajcie. A to chyba będzie na tyle. Bym jeszcze mógł sobie Obdartusu ulepszyć, bo mam na plus 3, mam dużo tych inhibitorów 8 poziomu. Ale nie chcę, bo chcę sobie kupić Aquariusa, ewentualnie Wivreny, więc bez sensu to ulepszać. A to na tyle w tym odcinku. No powiem, że mogą być lepiej. Miałem nadzieję, że trochę lepsze te ulepszenia wejdą, że tak aż nie wyzeruje mi wszystkiego. Ale nie jest źle, mogą być wszystko na zero. Więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w środę, gdzie też będzie rozwiązanie konkursu. Do zobaczenia, papa, cześć. Dostawcie kciuka jeszcze raz i suba, bo 60% widzów nie subskrybuje mojego kanału. Wow, to jest bardzo dużo, dostawcie subę, że tego nie robicie. Kurde, materiał stara 2 razy w tygodniu, ludzie. Cześć, cześć, siema.